Cześć, jestem Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku wszystkich zadymiarzy chciałem przeprosić. Wiem, że wczoraj był Brawl Talk i pewnie oczekiwaliście, że przetłumaczę wam go na język polski, omówimy sobie go co nieco, no ale niestety przeziębiłem się jakoś przedwczoraj klimatyzacją. Bardzo słabo się czułem wczoraj cały dzień. Przespałem w sumie prawie 10 godzin w ciągu dnia. Dalej mówię troszeczkę przez nos, mam nadzieję, że ten katar szybko mi przejdzie. Ale moi drodzy, już dzisiaj na szybko nadrabiamy temacik. Jutro i pojutrze też pojawią się odcinki z Brawl Stars, gdzie opowiem wam więcej o Brawl Talku, nie tylko z tego, co się dowiedzieliśmy ze zwiastuna, więc możecie zostawić łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że dzięki temu szybciej wyzdrowieję. A dzisiaj omówimy sobie wszystkie skiny, które pojawią się w nowym sezonie, a jest ich naprawdę bardzo dużo, prawie 20 nowych skinów. Pamiętajcie, że jak co odcinek trwa konkurs i do zgarnięcia jest kod PSC wartości Megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail kod farel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC wartości Megaboxa. Także polecam każdemu brać udział w konkursie. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz zaczynamy! Jak widzicie, na samym początku mamy nowe lobby z nową muzyczką. Taka DJ-owska, hip-hopowa ze scratchem. Bardzo fajne lobby, mi się mega podoba. Też taki czas pojawiają się nam tutaj bańki. I wita was na samym początku nowy Colt. Jest to Rekin Colt, który prezentuje się naprawdę mega fajnie. Będzie on dostępny za pierwszy poziom w karnecie bojowym. A pamiętajcie, kupujecie jakiś karnecik bojowy, skorzystajcie z mojego kodu Farel. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę dużo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Pamiętajcie o tym. I, moi drodzy, jest to już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jubileuszowy skin do Colta. Powiem szczerze, że opłaca się kupić karnet zadymiarski, żeby mieć tego skina, bo jest naprawdę mega fajny. Colt ma takie pistolety w kształcie rekinów, które sikają wodą. Dźwięki niestety Colta nam się nie zmieniły. Jak widzicie, Colt teraz strzela takimi bańkami albo kroplami wody. O, to bardziej są krople wody. Zobaczmy, jak wygląda Ultimate Attack. Wow! No dobra. Czyli mamy dodatkowe animacje podstawowego ataku i Ultimate Attacku, więc tutaj Supercell się troszeczkę postarał. No, mi się ten skin do Colta bardzo podoba, więc daję mu mocną ósemkę. Moi drodzy państwo, Kieł w końcu doczekał się swojego nowego skina. Jak widzicie, mamy wersję złotą, srebrną, no i oczywiście ośmiornica Kieł. Okej, nowa animacja. No! A, popcorn sobie podrzucił i zjadł, bardzo fajne. Wypróbujmy go. Takiego skinka, moi drodzy, będziecie mogli kupić za 79 gemów. Fang, czyli Kieł, teraz jak kopie, no to zamiast buta jego, który spadał z nogi, bo chyba mi się wydaje, że to but spadał, teraz leci ośmiornica. Uwaga, teraz ulti odpalamy. Okej, zrobił taką fajną falę uderzeniową przed sobą. Jeszcze raz. Zobaczmy, jak to wygląda. Bum, leci. Woo! No, fajnie to wygląda. Czy popcorn nam się zmienił? Tak, zobaczcie, popcorn też ma nową animację. O, no to tutaj Supercell się postarał. Szkoda, że nie ma jeszcze jakichś nowych dźwięków, ale i tak uważam, że spoko to wygląda. Spójrzcie. Bom, 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 bom. Bum, 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 bum. Jestem mile zaskoczony tym skinkiem. Też daję mu 8. A jakoś za mocno mnie nie zaskoczył. Lecimy dalej. Chyba na to wszyscy czekali. Ostatnio pojawiła się w grze bluszczowa Belle, a teraz, moi drodzy, kolejny skin do Belle. Koralowa Belle. Zobaczcie, jaki ma kozacki pistolet na wodę. Jest cała pokryta ślimakami, takimi, które wiecie, często na statkach się przyczepiają. Skorupiaki. Rogi ma na głowie. Okulary zielone. Wygląda to dobrze. Sprawdźmy, jak się nią gra. Fajnie wygląda ta postać, taka przyczajona. Uwaga, strzelamy. Okej, jest nowa animacja ataku. Więc to na bardzo, bardzo duży plus. Zobaczmy, czy sidła też się zmieniły. Sidła? No niestety nie. Sidła są wciąż te same. Dajmy ulti, czy jakoś inaczej ulti będzie nam podświetlało gracza. Leci ulti. Wow. Ulti też się zmienił. No, fajnie to wygląda, powiem wam. Mi się ten skin bardzo podoba. Jest taka tajemnicza. I ten skin będzie bardzo drogi, bo 149 gemów. No, moi drodzy, jak komuś się podoba, to sobie na pewno kupi. Ja temu skinowi daję 9, bo mi mocno siedzi. Skiny do Brocka przestałem liczyć kilka sezonów temu, więc sprawdźmy sobie, który to jest skin. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ósmy skin do Brocka. Wow, listonosz Brock, co on tutaj ma? Z kartona wyciąga rakietnicę. Dobra, tutaj mnie zaskoczyli. Naprawdę mi się mega podoba ten skin. Na kartonie jest taki narysowany liścik w stylu Brawl Stars. No, fajnie to wygląda, mi się mega podoba. Zobaczymy, czym nas zaskoczy animacja tego skina. Okej, czy jest rakieta nowa? Tak, zobaczcie, my strzelamy teraz boksami, normalnymi kartonami, które są założone na rakietę. Piękna sprawa. I zobaczmy sobie teraz,
Jak poleci ulti, czy też będą leciały takie rakiety? Leci ulti, bum, 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 bum. Dokładnie, że tak, ja dziękuję. Gra do bicie mystery boxów. Bum, 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 bum. Okej. Podskok nam się niczym nie różni. Nie, niczym nam się nie różni, ale mam jeszcze jedną rzecz do przetestowania. Chcę zobaczyć, czy duża rakieta Broka też ma dodatkową animację. No i okej, bierzemy dużą rakietę i strzelamy. Bum! Leci! A no niestety, duża rakieta, niestety animacji nie ma. A szkoda, myślałem, że będzie leciał taki duży prezent, czy tam paczka. No, ja tutaj temu skinowi daję dyszkę i będziecie mogli go odblokować z Power League, czyli trzeba będzie pograć troszeczkę ligę klubową. Edgar też dostanie w tym sezonie skin, więc mega się jaram i spójrzcie na to. Edgar, tata, nie mam pytań, BT21. Te serduszko pochodzi z kolekcji Brown Friends. Mega dziwny Edgar, w życiu bym nie powiedział, że to jest Edgar. Przetestujmy go. Spójrzcie na to, chodzimy takim serduszkiem, bo jak dobrze wiecie, Supercell współpracuje z firmą Brown Friends. No i będą wypuszczali teraz takie skinki związane z ich zabawkami. No, co mogę powiedzieć, mega dziwny skin. Nie wiem, czy jak się odbiłem, to przypadkiem nie była dodatkowa animacja serduszka. Sprawdźmy to, podskakujemy. Woo! Tak, serduszko z nami się pojawia. Co mogę powiedzieć, no w ogóle mi to nie przypomina niczego. Wygląda jakby bym miał kleszcza na monitorze albo w telefonie, bo to serduszko jest po prostu za duże. Mi się nie podoba. Ja tutaj daję za ten skin 2. Naprawdę. Nie jest to jakieś coś super, co zachwyca. A wy sami ocencie w komentarzu. Pułkownik Raps, moi kochani, dostał nowego skina. Ale to już będzie taki skin z kolekcji Brown Friends. I uwaga, Raf Chimmy. To już jest ciekawszy skin, bo tą maskotkę oczywiście kojarzymy z kolekcji Brown Friends. No i tu mi się podoba. I zobaczymy, jak on się sprawuje na polu bitwy. Jestem ciekaw, czy będą dodatkowe jakieś animacje. Tak, są nowe animacje i nie wiem, co to leci. Jakieś kostki, jakieś kosteczki, moi drodzy, lecą. Dajmy teraz ulti. Leci ultimate attack. Uwaga, uderza w ziemię. No, nowe animacje też są, więc bardzo fajnie. I teraz postawmy przeszkody. Czy przeszkody będą jakieś inne? Chyba nie. Chyba są te same. No co mogę powiedzieć w tym skinie? No, nawet fajny. Mocno się nie różni od góry, od pułkownika Rafsa, więc mogę mu dać taką szósteczkę. Bibi oczywiście też dostała skina z kolekcji Brown Friends. I moi drodzy, jest to Bibi RJ. To jest, rozumiem, lama, tak? To jest chyba lama, albo jak... Nie, to jest ta owieczka. No mega dziwny skin w porównaniu do Bibi, spójrzcie. Tak wygląda Bibi, a tak wygląda ten skin. Jest o wiele, wiele wyższy. Przetestujmy go. Wow. No, wygląda trochę dziwnie, bardzo długi jest ten skin. Uderzmy, okej, okay, są nowe animacje uderzenia. Zobaczcie, takie plasterki pojawiają się na ziemi, jak nie trafimy. Bardzo fajne. Uleczmy się, czy jest jakaś dodatkowa animacja leczenia? Nie ma. Jak uderzamy, to animacja uderzenia chyba też jest nowa. Uwaga, teraz damy ulti i to jest najważniejsze. Co nam będzie się odbijało? Leci! Wow, jest nowa kulka, ale fajna! Sprawdźmy sobie jeszcze raz, co to jest. Okej, okay, odbijamy tutaj. Boom! Bubble Trouble. I nie mam pojęcia, co to jest za kulka. Co ona przedstawia? Jakąś postać z kolekcji Brown and Friends. Co mogę powiedzieć? Mogę dać temu skinowi maksymalnie 6. Na śpiący królewicz Sandy też dostał skina. Sandy Koya! Dobra, tutaj powiem wam szczerze, jestem zachwycony tym skinem. Tutaj idealnie pasuje do Sandy ten lemur, czy to jest jakaś taka panda. No i zobaczmy, jak wyglądają animacje. Okej, okay, są nowe animacje ataku, więc bardzo fajnie. Jestem ciekaw ultimate ataka. Dobra, dajemy ulti. Boom! O kurde! No i to jest to! To jest to, moi drodzy, pierwszy skin, który dostanie dzisiaj dychę. Zobaczcie, jeszcze nam się wyświetlają różne zbiory gwiazd. Tam widziałem dużą niedźwiedzicę. I zaraz zobaczymy, co jeszcze jest. Rzucamy. Duża niedźwiedzica. I chyba pas Oriona jeszcze widać. No, powiem wam tak, tu mnie zaskoczyli. Dycha dla tego skina i na pewno będę chciał go mieć w swojej kolekcji. No ale że ból teraz jest lamą, to nie mam pytań. Czy wy widzicie? To jest ból! To jest ból z taką dużą pukawką! Nie no, patrzcie, tak wygląda ból. A tak wygląda ból! Z kolekcji Brown Friends. Nie no, nie mogę patrzeć. Wygląda to naprawdę mega komicznie. No, nie no, ja bym w życiu nie powiedział, że to jest ból, jakbym go zobaczył pierwszy raz na polu bitwy. Bym chciał go podjechać, myślał, że to jest nowy zadymiarz. Szarża, okej, okay, szarża z serduszkiem. Więc mamy tutaj już dodatkowe animacje i tak dalej. Leci. Woohoo! Co mogę powiedzieć? No fajny jest ten skin. Nie ma co gadać. To ja mu daję 9. Naprawdę mnie zaskoczyli. I będę chciał na pewno go mieć, bo ja lubię takie głupie, śmieszkowate skiny. Proszę bardzo, Jackie też otrzymała swój nowy skin. Jackie
Cookie. No, mega śmiesznie wygląda. Jackie skacze na tym swoim pneumatycznym młocie, ale on tutaj, jak widzimy, jest dmuchany. No, standardowo duża głowa na pół mapy. Wow! Podstawowe ataki są inne, takie serduszka animowane, bardzo fajne. Dajmy przyspieszenie. Czy za nami coś się będzie ciągnęło? Jakieś ładne serduszka, coś? Nic nie było. Czas na ulti. Walimy ulti, uwaga. Wow! Spójrzcie na to, jak to kozacko wygląda. Jeszcze raz. Woohoo! Serduszka układają się w wir i później dobijamy. No, tutaj wam powiem, się popisali. Bardzo fajne animacje. Także daję temu skinkowi 9, bo pasuje do Jackie i ma fajne animacje. Moi drodzy, Ems otrzyma nowego skina. DJ3MZ. Wow. No i oczywiście ten skin jest stworzony przez fana gry Brawl Stars z programu Supercell Make. No i wygląda kozacko, kozacko. Mi się mega podoba, na pewno będę chciał ją mieć. No ale sprawdźmy sobie jeszcze, czy ma dodatkowe jakieś animacje. A z pewnością ma. I uwaga, strzelamy. Wow, no i to jest to. Spójrzcie, jaka przepiękna animacja ataku. Ems wypuszcza jakieś takie fajne gwiazdki, które się mienią. Nie no, wygląda to mocno. Gadżet. O, nawet animacja gadżetu jest troszeczkę inna, kiedy odbijamy przeciwników. Spójrzcie na to. No, jestem mega ciekawy ulti. Uwaga, boom! O kurde! Ems podświetla wokół siebie strefę, emitując taki jakby equalizer, jak jest nieraz, wiecie, gdzieś na wieży, stereo czy coś takiego. Mega fajnie to wygląda. No i daję tutaj temu skinkowi dyszkę, bo wygląda przemocnie i ma przekozackie animacje. Drodzy Państwo, w końcu nowy skin do Tika. Tik był tylko taki, wiadomo, krab królewski, do tego złota i srebrna wersja, a teraz dostajemy Tik Szoki. Podrzuca tam swoją głową. No, jestem mega ciekawy, co oni wymyślili. Okej, okay, podstawowy atak z pewnością będzie zmieniony, tak jest. Strzelamy ciastkiem, które rozwala się na co? Na jakieś takie małe coś, co podskakuje. Co to jest? Jakieś postacie małe z kolekcji Brown Friends. Okej, okay, rzucamy głowę, jak wygląda głowa? Okej, okay, głowa taka jakby czekoladowa. Nie wiem, kim jest ten Szoki. Musiałbym się tutaj zagłębić mniej więcej, co to jest. Okej, okay, rzucamy kolejną minę. Co mogę powiedzieć, no, po polsku? Dupy nie urywa. Dałbym tutaj mu piątkę za to. Nie jest to jakiś skin, który chciałbym mieć w szafce. Wy oczywiście, moi drodzy, w tym momencie zapauzujcie i ocencie w komentarzu, który skin do tej pory wam się najbardziej podobał. Niestety nowego Zadymiarza nie mogę wam w dzisiejszym odcinku jeszcze pokazać, ale pojawi się ten odcinek już niedługo. No i też nie mogę wam pokazać nowej Penny, która została remodelowana i zostały zmienione jej star power oraz gadżety. Ale spokojnie, moi drodzy, jak będziemy testowali nowego Zadymiarza Otisa, no to wam pokażę też nową Penny. Na dzisiaj to było tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. I pamiętaj, jeżeli będziesz robił jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagraj krótki filmik, podeślij na mój e-mail kodfarel@gmail.com i twój krótki film trafi do puli, w której będę rozlosowywał kody PSC o wartości Megaboxa. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Zadymiarze. Hej!